postaramy się pomagać szczegółowo w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby spojrzeć wstecz, pochylić się na trudną historię. Nasi patroni walczyli o różne wartości. Jedną z nich była wolność, wolność, do której odnosiło się wielu artystów, muzyków, pisarzy i poetów. Jedną z tych postaci był Jacek Kaczmarski. Bart, który nie bał się głośną, a zarazem poetycką mówić o historii. Dziś pragniemy przypomnieć jego twórczość za sprawą naszego gościa, pana Maja Żonka. Tu pozwolę sobie pokrótce przedstawić naszego gościa. Jest to osoba szczególna. Zawodowy nauczyciel, zamiłowania muzyk, kompozytor, autor tekstów. Przyjechał do nas z Lublina. Od przeszło 3 lat zajmuje się interpretacją pieśni Jacka Kaczmarskiego. Efekty tej fascynacji będą mieli Państwo okazję za chwilę usłyszeć i zobaczyć. Na przestrzeni lat angażował się w różne projekty artystyczne. Aktualnie wspólnie z Jackiem Jurkiewiczem tworzy duet Jarząbek-Jurkiewicz. Dziś jednak wystąpi dla nas solo. Prywatnie interesuje się turystyką, wierszą, historią oraz muzyką. Na zakończenie pragnę dodać, mam nadzieję, że będzie to nie tylko udany koncert, ale wyjątkowa lekcja historii. Nie będę przedłużał już. Czas oddać scenę artyści. Bardzo proszę, gorące brawa dla naszego artysty. Dzień dobry Państwu. Już zostałem przedstawiony. Bardzo fajnie, dziękuję. Proszę Państwa, piosenki Jacka Kaczmarskiego związane z historią. Ja to zatytułowałem sobie ten program Lekcje z Jackiem Kaczmarskim. Wymyśliłem, że młodzież współczesna dosyć słabo zna i historię, i poezję, i piosenki Jacka Kaczmarskiego. I wymyśliłem sobie taki program, żeby połączyć wszystko. I chodzę z gitarą po szkołach i przychodzę na lekcje polskiego albo historii i przy pomocy piosenek Kaczmarskiego przeprowadzam lekcje polskiego lub historii. To nie jest takie sobie odegranie piosenek. No i tutaj dzięki zaproszeniu pana dyrektora i pana Macieja Kordasa znalazłem się z takim programem, który teoretycznie jest dla młodzieży, ale nadaje się dla wszystkich. Nie będą to, proszę Państwa, piosenki o żołnierzach wyklętych. To będą piosenki Jacka Kaczmarskiego związane z historią, z różnymi wydarzeniami i z różnymi okresami historycznymi. A zaczniemy od piosenki, która nosi tytuł Ballada o powitaniu. Jacek Kaczmarski chodził do liceum w Warszawie, które mieściło się przy takiej dużej arterii. I tą arterią bardzo często przyjeżdżali różni oficjele, również ci zza wschodniej granicy. I wtedy całą tę młodzież z liceum wyganiano na ulicę, wręczano im chorągiewki biało-czerwone i a jakże czerwone i kazano z uśmiechem na ustach witać tych dygnitarzy. I Jacek Kaczmarski, będąc nastolatkiem, on bodajże miał 14 czy 15 lat, gdy napisał piosenkę, od której zaczniemy, opisał to wydarzenie w piosence pod tytułem Ballada o powitaniu. Dzień jasny, chociaż mroźny, słońce świeci z góry. Niebo błękitne, nie ma żadnej na nim chmury. Tu mnie wisi nad portalem jakiejś bramy napis biało-czerwony, serdecznie witamy. Staliśmy rzędem równym wzdłuż głównej ulicy. Uczniowie, żony, matki, dzieci, robotnicy. Szpaler milicji sprawnie nas zorganizował, by nie wystawała czyjaś ręka albo głowa. Tam, gdzie ja stałem i machałem spontanicznie, stały 2 przedszkolaki, wyglądając ślicznie. One miały zrobić gościom stąd nieprzewidziane, bo nieprzewidziane było też przygotowane. Po 3 godzinach stałem, słyszałem wrzawę, podniosłem chorągiewkę, zamachałem sprawą. Temperatura rośnie, podniecenie także. Każdy się pcha do przodu, palcem wokół babrze. Lecz to dopiero pilot z kilku milicjantów,
20 tajnych panów od razie awantur, potem samochód jeden, drugi, potem trzeci, potem wojskowi gazik z trasą radia leci. Lecą do góry czapki, to już nie przedki, mijają gościa papierowe chorągiewki. Dojrzałem kołnierz ucho i prew kędzierzarą, błyszczący hełm, lecz to już chyba ktoś z obstawy. Z dziś mi nic nie wyszło, jedno się spieszyło, drugie swą kokardkę czerwoną zgubiło. Więc nim znaleziono coś zamiast kokardki, gościa porwał dalej prąd wydarzenia walki. Jednej minuty nawet wszystko to nie trwało, co było przeszło, znikło, z wiatrem uleciało. Tłum się kręci, miesza, tłumem być przestaje, na opustoszałym placu milicjant zostaje. Wieczór zapada szybko, koniec mojej śpiewki. Walają się po ziemi papierowe chorągiewki. Pół śmiesznie, a pół smętnie zwisa z jakiejś bramy napis biało-czerwony, serdecznie witamy. Bardzo dziękuję. Kolejna piosenka Jacka Kaczmarskiego należy do kategorii tak zwanych, ja sobie to tak nazwałem, malowanych piosenek. Mianowicie Kaczmarski miał rodziców artystów malarzy i bardzo dobrze malarstwo znał i był bardzo wrażliwy na ten rodzaj sztuki. I w swoim dorobku miał bardzo dużo piosenek, gdzie przy pomocy słowa i muzyki opisywał obrazy. I tak będzie w tym przypadku. Obraz Jana Matejki pod tytułem Upadek Polski, Rejtan. Gdybyśmy widzieli ten obraz, o tutaj za nami, to na środku jest taka duża grupa osób, gdzie jest i prymas Polski, i król Stanisław August Poniatowski. Obok króla stoi Hugo Kołłątaj. W drzwiach stoi Poniński, zdrajca, który na sejmie zatwierdzającym rozbiór odgrywał bardzo złą rolę. A w prawej stronie obrazu u góry jest balkon i na tym balkonie w towarzystwie dwóch dam siedzi ambasador rosyjski, a obok po przeciwległej ścianie wisi obraz carycy Katarzyny II. A w prawym dolnym końcu obrazu leży rejtan z rozwianym włosem, z rozdartą koszulą, leży w drzwiach. No i trzeba coś powiedzieć o tej historii i o samym rejtanie. Mianowicie to była już trzecia sesja Sejmu, który miał zatwierdzić pierwszy rozbiór Polski. Zaborcy, oprócz tego, że dokonali zaboru, to zażyczyli sobie jeszcze, żeby polski Sejm to zatwierdził. Ja zawsze młodzieży opowiadam, że to wygląda tak, jakby do mojego domu ktoś przyszedł, zgwałcił mi żonę, zamordował dzieci, spalił dom, a potem chciał, żebym ja u notariusza potwierdził, że ja tego chciałem i się na to zgodziłem. To jest dokładnie to samo, skala jest tylko inna. I Rejtan razem z dwoma bodajże kolegami próbowali nie doprowadzić do zatwierdzenia tego. Próbowali różnych sztuczek prawnych, które się niestety nie udały. I Rejtan sobie zdawał sprawę, że jeśli ta trzecia sesja Sejmu skończy się bezowocnie, to wtedy następny Sejm będzie pod rygorem Konfederacji i wtedy już ci zdrajcy będą mogli zrobić, co tylko sobie zażyczą. Dlatego próbował nie wypuścić tych posłów z sali. No ale znaleźli się i tacy, którzy powiedzieli, że to im wcale nie przeszkadza, oni mogą po tym Rejtanie przejść. No i stało się tak, jak się stało, że ten rozbiór zatwierdzono. A Rejtan, który był posłem z Nowogródczyzny, wrócił do swojego dworku koło Pińska, koło Nieświeża w dodatku ma ten dworek. Ja tam byłem w ubiegłym roku. Słuchajcie, to wygląda, to jest ruina zarośnięta krzakami, pokrzywami, ale jest jeszcze. I on tam w tym dworku swoim żył jeszcze 10 lat prawie, nie ruszając się już nigdzie, bo oszalał. Oszalał ze wstydu, z bólu, ze sromoty. A Jacek Kaczmarski napisał piosenkę trochę o nim. Piosenka nosi tytuł Rejtan, czyli raport ambasadora, ponieważ na całe to wydarzenie i na ten obraz i na to wydarzenie patrzymy oczami
tego ambasadora rosyjskiego, który siedzi na balkonie. Wasze wieliczeństwo, następnie spieszę donieść. Akt podpisany i po naszej myśli brzmi: zgodnie z układem wyłom w Litwie i Koronie stał się dziś faktem, czemu nie zaprzeczy nikt. Muszę to wspomnieć jednak o gorszącej scenie, której wspomnienie budzi we mnie żal i wstręt, zwłaszcza, że miała ona miejsce w polskim Sejmie, gdy podpisanie paktów miało skończyć się. Niejaki Rejtan, zresztą poseł z Nowogrodu, co w jakiś sposób jego krok tłumaczy mi, z szaleństwem w oczach wszerz wyciągnął się na progu i nie chciał puścić posłów w uchylone drzwi. Koszulę z piersi zdarł zupełnie jak w teatrze. Polacy, czuły naród, dali nabrać się. Niektórzy w krzykrze już nie mogą na to patrzeć, inni zdobyli się na litościwą łzę. Tyle hałasu trudno sobie wyobrazić. Wzniesione ręce z głów powyrywany kłak. Ksiądz prymas siedział bokiem, nie widziałem twarzy. Ewidentnie nie było mu to wszystko w smak. Poniński wezwał straż, to łajdek jakich mało, do dalszych spraw polecąc czystym sercem go. Bremiński twarz przy wszystkich dłońmi zakrył całą, szczęsny Potocki był zupełnie komilfo. I tylko jeden szlachcic stary wyszedł z sali, przewrócił krzesło i rozsypał monet stos. A co dziwniejsze, jak mi po tym powiadali, to też Potocki, ale całkiem otruszos. Wszyscy krzyczeli, nie pojąłem ani słowa, autorytetu władza nie ma tu za grosz. I bez gwarancji nadal dwór ten finansować, to może znaczyć dla nas zbyt wysoki koszt. Tuż obok loży, gdzie wśród dam zająłem miejsce, szaleniec jakiś niezamożny sądząc z szat, trójbarwną wstążkę w czapce wzniósł i szale w pięści, zachodnich myśli wpływu niewątpliwy ślad. Tak przy okazji portret waszej wysokości, tam wisi gdzie powiesić, poleciłem go. Lecz z zachowania tam obecnych można wnosić, że się nie cieszy wcale należytą czcią. Król przykro mówić też nie umiał się zachować, choć nadal jest lojalny, mogę stwierdzić to, wszystko co mógł, to ręce do kieszeni schować. Kiedy ten mnisiewisko łąta i judził go, w tym zawieszaniu spadły pisma i układy. Zdrajcy! Krzyczano, lecz do kogo trudno rzec? Polityk przecież w ogóle nie zna słowa zdrada, a politycznych obyczajów trzeba strzec. Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika, sympatię zmienia wraz z nastrojem raz po raz. Rozgrywka z nimi to nie żadna polityka, to wychowanie dzieci, biorąc rzecz en masse. Dlatego radzę im ochłoną ze zdumienia, tą drogą dalej iść nie grozi niczym to. Wygrać co da się wygrać, rzecz nie bez znaczenia, zanim nastąpi europejskie quid pro quo. Bardzo dziękuję. Pozostajemy w tym samym okresie historycznym. Była piosenka o Rejtanie, a teraz będzie piosenka, myślę, że bardzo znana, Jacka Kaszmarskiego, o Katarzynie II. Katarzyna II, która w Rosji, w Związku Radzieckim, w Rosji ma przydomek Wielka. Wielka. U nas w Polsce bodajże tylko Kazimierz Wielki ma taki przydomek, a tam ma ta caryca Katarzyna. I rzeczywiście, gdy się popatrzy z punktu widzenia interesów Rosji, to to, czego dokonała Katarzyna, było wielkie. Wprowadziła Imperium Rosyjskie na szczyty mocarstwowości. A to, że to się odbywało kosztem niezliczonych śmierci poddanych własnych, żołnierzy, chłopów i innych, to, że odbywało się to kosztem narodów, które wyrzynano, kto to o tym dzisiaj pamięta i niestety się tym nie przejmowano. Znana była również z tego, że miała nienasycony apetyt seksualny, którego czarowi uległ również Stanisław August Poniatowski, to powszechnie znana wiedza. I w piosence, którą za chwilkę zaśpiewa Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Sen Katarzyny II, ten wątek jest taką jakby nicią przewodnią. Sen Katarzyny II.
głowy ścinam, kiedy mi przyjdzie na to chęć. Mam biograf portrecistów, jeszcze jedno pragnę mieć. Stój Katarzyno, w korowę carów, sen taki jak ten, może ci z głowy zdjąć. Kobietą jestem ponad miarę swoich czasów, nie bawią mnie miski bladych lowelasów. Przycenie. Już wolę łowić zające i jelenie. Ze wstydu potem ten i ów rzekł po mnie nie wyżywa niemra. I pod batogiem na kobiegu po śniegu dookoła Kremla. Stój Katarzyno, koronę carów. Bardzo dziękuję.